Jakby tu się przedstawić na nowym pomlogu? Już wiem! Siemaneczko wszystkim, tutaj! Daj serce pod moim komentarzem, bo jak nie to ci daj jednesem obrotu. Komentarzem, daj bo jak nie to ci jednesem obrotu. Bo jak nie to ci jednesem. Daj serce pod moim komentarzem, bo jak nie to ci jednesku obrotu. Daj serce pod moim komentarzem, bo jak nie to ci jednesku obrotu. Daj serce pod moim komentarzem, bo jak nie to ci jednesku obrotu. Mamy godzinę 7, prawie 30. Wypadałoby się ogarnąć powoli. No? Co powiesz? Co tu mamy? Chcesz? No, masz, masz, patrz. No, masz. Dobra psinka. Dawaj łapę. No cześć, cześć. No dobra, mamy już zaraz 8, więc można sobie jeszcze coś poogarnąć, bo już ogarnięty jestem. No i co? No i zobaczymy, co to się dzisiaj stanie. No, jestem ciekawy, co dzisiaj się będzie działo. No dobra. No to teraz lecimy sobie z koksem już. I czas na przystanek, by dojechać na dworzec. Swoją drogą jest to jeden z takich pierwszych vlogów na kanale, gdzie tak mega wcześnie nagrywam, chociaż pierwszy odcinek z serii Pomlog był bodajże nagrywany też gdzieś koło 9, chociaż ten jest godzinę wcześniej, bo już mamy godzinę 8, a 8.20 mam mieć autobus, w sensie mam teraz już godzinę 8, pewnie 12. Tak więc trzeba run forest run robić, bo inaczej no dupa będzie, że tak powiem. I piękną mamy zimę, prawda? Tak zielono to dawno nie było na tą zimę. Naprawdę ten śnieg mi zaskakuje za każdym razem. Coraz kurde, wiecie, przybiera inną barwę. Jak najpierw był biały, to teraz zielony jest, więc... No, ciekawie się dzieje. Nie, no tak na serio może tylko raz spadł tutaj śnieg, więc... No jo. Cześć, witam was wszystkich ponownie. 8.35. No powiem szczerze, że jest to zdecydowanie za wcześnie, ale musiałem, że tak powiem, trochę wcześniej się wybrać. Z tego względu, że wiecie jak czasami jest z rana, nie? Wstajesz rano, chcesz jechać rano wcześniej, przykładowo do jakiegoś miejsca, nie mówię tutaj tak jak u mnie do pewnego miasta na S i to nie jest Sopot. No i jakby masz coś takiego, że jednak wolisz wcześniej się wybrać, no bo jak widzisz już korki, to wiadomo, że jak pojedziesz późniejszym autobusem, to może zdarzyć się tak, że dojedziesz albo idealnie na czas, albo się spóźnisz. W tym przypadku będę za wcześnie, ale jednak, wiecie, poczekam, bo jednak mam pewne obawy, że pociąg mógłby na przykład zostać wcześniej postawiony i przykładowo zamiast, nie wiem, 9.11, to 9.10 już by zamknęli jakby drzwi, już bym przykładowo nie mógł wejść, gdybym pojechał przykładowo późniejszym autobusem, tak więc przezorny zawsze ubezpieczony, moi drodzy, przezorny zawsze ubezpieczony. Skoro jestem tak wcześniej,
to mam chwilę dla siebie, żeby jakieś śniadanie zjeść. Maktaścik z szynką i shake. Powiem szczerze, że zostałem ładnie zaskoczony wychodząc teraz z dworca, bo jeszcze pociąg oczywiście nie przyjechał. Komunikacja PKA dała pączka, więc bardzo fajnie. Bardzo fajnie, kurde. Darmowe pączki, w końcu tłusty czwartek dzisiaj, nie? Ale co mogę powiedzieć na temat McDonalda? Powiem wam szczerze, że moja opinia się nie zmienia. Zestaw śniadaniowy jest naprawdę cool. Ale jedna rzecz mi się nie podoba w Macu. Te słomki. Wcześniejsze były mimo co lepsze. Te papierowe są po prostu takie gówniane, nie? One tak psują smak, że szok. Taki dobry był ten pączek, moi drodzy. Dosłownie. I to jest coś, co jest fajne. Mianowicie, że nie są to pączki, które są przykładowo kupione w Biedronce czy w Lidlu. Wiecie, te takie z pudrem, z taką samą marmoladą. Tylko to były pączki domowej roboty. Był to domowy wypiek. I dosłownie to zasługuje na pochwałę, moim zdaniem. Naprawdę. Propsuję PKA za taką akcję. Naprawdę. To jest bardzo fajna inicjatywa, jeżeli chodzi o tłusty czwartek i myślę, że dużo miast powinno tak robić, ale pewnie też tak robią. Tylko ja o tym nie wiem, bo nie mieszkam tam, ani tam nie przebywam. No ale bardzo ładna, bardzo fajna inicjatywa. No to mamy tutaj nasz pociąg już. No i cóż. Zobaczymy co i jak. Tak, kierujemy się na Szczecin Główny, ale wysiadam w Słupsku, więc no. To na razie mamy wagon 14, a my potrzebujemy wagon 10. Więc trzeba grzeć chyba na sam początek. Ja pitole. No to cóż, już niedługo ruszamy. Tak jak zresztą widzicie tutaj. Nie mogę się tego serdecznie doczekać. Co prawda nie wiem, czy całą podróż nagram z tej perspektywy, w sensie z tej. No ale zobaczymy. A zobaczymy dlatego, że mam miejsce siedzące i obok mnie ktoś siedzi i wiecie też, no nie wypada nagrywać, powiedzmy, z takiej perspektywy, w sensie z takiej, żeby, nie wiem, kamera padała na twarz drugiej osoby, mimo że ta osoba sobie może tego nie życzyć, więc może co jakiś czas będę sobie po prostu tutaj wstawał i będę wam co jakiś czas pokazywał piękne widoki z pociągu i potem zobaczymy się na miejscu. Pewnie jakiś tam timelapse zrobię albo coś, albo jakąś muzyczkę sobie podgłośniona poleci. Zobaczymy. Więc tak. Mamy do pokonania tą stację oraz tą stację. No, tą de facto pokonaliśmy, ale musimy jeszcze to i tutaj już jest nasza stacja docelowa. Piękne widoki. Takie coś lubię. Chciałem powiedzieć już na początku, że zacytować tutaj pewien klasyk, ale myślę, że mogę to powiedzieć teraz. No to w drogę!
Dowcipnij się, kurwo. A w dupie zdowcipnij się, Ami. Yo, siema. Idziemy sobie przez rynek. Tak. Ze mną Michał. Tak, idziemy troszkę się przejść. Pogoda się znacząco wyładniła od momentu, kiedy z Michałem już trochę jestem. Dokładnie. Jak widzicie, bardzo pięknie słoneczko sobie świeci. A my sobie idziemy, nie wiem, przez jakiś... Kościół Mariacki. O, właśnie, przez Kościół Mariacki, mogę wam tak pokazać. Obok, proszę bardzo. No. I sobie idziemy i w sumie tak gadamy, nie? Same suchary są tam gdzieś w tle, więc jak słyszycie to... Przed chwilą mijaliśmy galerię alkoholi, tak, więc pozdro 600. Pozdrawiamy Zenka, albo pozdrawiamy kogoś innego. Właśnie, ten film o Zenku wyszedł cały. Zenkowy. Tak jest, tak więc co jakiś czas będziemy tam się może do was odzywali. Tymczasem, no, co chcesz powiedzieć? Jakieś mroczne opowieści. O tak, dobra, żartuję. Creepypasty z Michałem. Sonic1994.pl.exe. Dokładnie tak. Tak więc idziemy sobie dalej i co jakiś czas będziemy się tam do was odzywać. Może ciekawe miejsca wam pokażemy w Słupsku. Dokładnie, relacja musi być. Dokładnie tak. Tak jest. Jestem chory... Legiator. Chory telepatyczny na kciuki. Dokładnie. Jeszcze mewy się wydzierają. No, potwierdzają tym bardziej moje kciuki. Tak. 50 groszy są. Poka. 50 groszy znalazł. 50. Widzicie? Hajs z YouTube'a znalazł. W końcu za swoje filmy dostał monetyzację. Już mam złotówkę dzisiaj. Dokładnie. To idziemy dalej wtedy. O! No siema. Jesteśmy w Jantarze. W takiej galerii. I teraz Michał idzie się pytać odnośnie, kiedy będzie film z Sonikiem. Wiecie, Sonic szybki jak błyskawica. Zresztą tutaj ma taką fajną uloteczkę, żeśmy sobie ogarnęli. No i cóż, bardzo ładne miasto, Słupsk, bardzo ładne miasto. Myślę, że mógłbym tutaj nawet częściej wpadać, bo naprawdę jest warto. Koniecznie przyjeżdżajcie, nie? Miasto spoko. I co się dowiedziałeś? Za tydzień w środę. O, za tydzień w środę, no to widzisz. Mają być za tydzień w środę bilety. Ja tutaj zrobiłem reklamę już, żeby ludzie do Słupska koniecznie wpadali, tak. Bo jest... Wpadajcie, jak jeszcze jestem, bo wiecie, co się będzie potem działo. Właśnie, mamy tutaj oboje Sonika. Tak, i na ten film idziemy bezgranicznie, nie ma żadnego zastanawiania się, że nie. Dokładnie, i... tak. Bilety mają być w środę. No, a tam... Jak bilety będą w środę, to teraz zostaniemy. Dokładnie, a tam macie fan park z Marianem. Tak jest. Zapraszam. Ty weź teraz sobie wyobraź, wyciąć tego Mario i ciebie tam wkleić takiego z takim... Uuu. O, nie, z jakąś moją kwaśną miną. No, dokładnie. Zgadzam się, popieram. Ja również popieram. Jedziemy. Pojedynek tytanów. Tak się robi. Remis. Nie ma to jak upadek. A co my tu mamy? Crash Insane? No kto by pomyślał? To niemożliwe. No, co to w ogóle są za gry? O, jakieś na Xboxa. Lost Planet.
radio GPS, no to się nam chyba nie przyda. Patrzcie, PS4 500 giga za 719, nie? Jest technologia. No technologia, o, obiektyw Canon 75. Canon to słyszałem, że dobre aparaty są. Tak, to prawda, to są mega dobre. Ale mega drogie. No swoje muszą kosztować. No niestety. Infamous Gran Turismo 5, Jim byłby zadowolony. A co ty tam robisz? Ronaldinho chce być. Ciao ma, chcesz chipsa? Dawaj chipsa. Chips. I tak to, że tak powiem, wygląda, nie? Oj, nie widać. Muszę być bardziej z tyłu chyba, bo w ogóle nie widać, ale słychać, więc to jest jakiś znak. Tak. No wiesz, ty chociaż masz statyw, ja nie mam. Ja mam taką biedę trochę. O, może teraz. O. No. Moje to też jest bieda, to nie jest nic wyróżniającego. Ale ty chociaż masz statyw, ja muszę ręką trzymać. Ja myślałem, że ty masz jakiś statyw. Niestety nie, ale coś w planach będzie. Coś w planach będzie. Tak. Nie przejmuj się, słuchaj, ja też zaczynałem od tego. No. Od nagrywania też. Czysto z ręki. Ale nagrania z ręki są nieraz czasami fajne. Są takie, tak. No, z życia wzięte czasami, nie nabijać się z tego. Proszę, no, dokładnie. Litować się. Proszę się litować. Litować się nad początkującymi, którzy chcą brać pod uwagę później takie oto sprzęty. Właśnie. No. Może Michał nie jest początkujący, ale wiecie, o co chodzi. No, początkujący z tym sprzętem. Z vlogami można by powiedzieć, że może nie jestem początkujący, ale takie vlogi, co teraz robię, to no powiem, że szczerze, że nigdy nie robiłem, więc no... Czas najwyższy. Czas najwyższy, nie? Się odważyć i pokazać swojej widowni i mojej, że coś się dzieje. Tak, że inny content niż gaming. No. Ładna pogoda jest, można wyjść. No, widzicie, ja taką piękną pogodę przywożę. Taki tłusty czwartek. Jedyne, co na razie można by powiedzieć, że jest tłuste, to jest to. No. I w sumie kebab, ten tam z rynku, nie? Tak. Swoją drogą bardzo dobry, polecam. Bardzo serdecznie. Ja też. Ja tym bardziej muszę. No. Tak więc znowu się pewnie odezwiemy, jak będzie coś ciekawego. Na pewno się znajdzie. No, na pewno się znajdzie. Dziś pewnie w połowie drogi czy coś. Na pewno. Zwyczajnego, moi drodzy. No teraz mamy tutaj perspektywę, jak Michał sobie gra w... Ten drugi, taki wiecie, taki bardziej pojebany. Tak jest. Taki bardziej pojebany niż powinien być. No. Gra sobie w Sonica Lost World, nie wiem czy... Gram tutaj... w siebie, w zagubionym świecie, bo ja sam też jestem w zagubionym świecie. Domyślam się, chapam bąbelki w ogóle... Patrzcie, w ogóle 97 żyć ma skubany. To jest oszustwo. Szkoda, że niż 69. O nie! Co za zło! Zło przez S. Tak. Nie, tutaj nic nie będzie. Patrzcie, jaki mistrz od razu wie, co zrobić, nie? No nie, za kola jakby prędzej wiedział. Tak. On to by włączył konsolę i by się zgubił w menu. Oj, za kolak. Co my z tobą będziemy mieli, nie? Tak. Dobra. Tutaj wodociągi, czyli to jest oryginalny koncept, tego nigdy nie było wcześniej w żadnej innej grze. No. Hashtag Mario. No tak, hashtag Mario. No, bez kitu. Nie, wersja spoko, tylko przesadzona jest ilość, nie tyle co ilość, co długość poziomów. Mhm. Trochę jednak ten tryb hard zwala z nóg i chyba przegram. Chyba nie. Nie wiem, co ja tu wziąłem. Co tu jest w ogóle? Aha, bawienie się z grawitacją. Super, jak my to lubimy. Powolny gameplay w Sonicach. Świetna rzecz. No, upadek. Świetnie. Koniec. Sonic lubi mi wchodzić przez ścianę. Ciekawe, jaką rangę dostaniesz, pewnie tak jak ja. Nie, ja dostanę, kurde... Nie, ja dostanę rangę E. Bo ludzie mówią, że ta odsłona już jest kompletnie... What the fuck? Tak, odsłoną się jest kompletnie zrżnięta od Super Mario Galaxy. No jo, a tak. No nie do końca, bo to w Adventure 2 był pierwszy poziom, gdzie faktycznie tam była ta mechanika tej tak jakby planety, powiedzmy. Więc 1-0 Mario przegrywa. Więc jednak Mario to liże buty. Czyści buty Sonicowi. Liże buty zeskrabuje buty. Chociaż no, w sumie zależy, no bo jeżeli on ma zależy, nie? Lizanie, no to... Nie no, żart. To był żart, Mario jest spoko, ale nie mówię, że...
I nie mówię, że jest jakiś... Co to było? Co to ma być w ogóle? To jaka muzyka. No. Świetnie. Dobrze. Ja nie wiem, czy ja to w ogóle przejdę. Czy ja w ogóle w dobrą stronę idę? No i dupa. No i chyba nic z tego, kolego. Aha, zaatakowałem go i przegrałem. Fajnie. Elo, elo, witamy w TV, Michał. TV Soniacz. TV Soniacz. I dzisiaj Michał zagra sobie w Sonica Forces. To jest pierwsza gra, w którą kiedykolwiek zagrał. On nigdy... Ale muszę się napić, bo to jest dla mnie przeżycie. Właśnie. 7 up. Michał nigdy nie grał w Sonica Forces, więc to będzie pierwsze przeżycie. Dokładnie. W ogóle nawet nie wiem, co ja trzymam na nodze. Co ty trzymasz w ogóle? Ja w ogóle co tu trzymam na nodze? Jak nawet nie trzymam, ale trzymam na nodze. No. Także no, to są straszne poziomy i po prostu... Kompromitacja już się zaczęła w pierwszej sekundy. No, tak więc, no... On jest na tyle taki dobry, że widzicie, on nawet od pierwszego poziomu nie musi zacząć, on już od siódmego zaczyna. Nawet mało tego, muszę sobie podgłośnić, żeby już wprowadzić taką atmosferę, że już będzie beznadziejny gameplay, to mogę od razu przyjąć. Tak więc, to jest prawdziwy let's play w takiej jakości 2020, nie potrzeba nagrywarek, tylko z telefonu jedziemy. Dobrze! Jo. Tego nie trzeba w ogóle omawiać. Tu się nic nie robi, to jest samograj istny. Asteroida to musi być naprawdę mega dobry. Bez kitu. O, mój awatar zajebisty, świąteczny w ogóle. O. I Sanik. A teraz się ciebie zapytam, co sądzisz o ringach, bo to jest chyba jakiś nowy ringi? Item. No. Jesteśmy w Niemczech? Tak. Jesteśmy w Niemczech? Coś mi się zdaje, że chyba za bardzo czuję się po niemiecku. Ringi? Zamiast pierścienie, obrączki, nie wiem, obręcze. Nie, fajnie, dobrze, po polsku bardzo dobrze to brzmi ring. Bardzo dobrze. Chodzimy na ring. Tak. A ty żeś chyba te wskazówki włączył, co nie? Boże, jak to się brało te ścienie, żeby przez nie przelecieć? Wyleciało mi to z głowy. Wow, wow, wow. I teraz tak tracisz wszystkie 412 pierścieni. A spróbuję mieć 999 jeszcze więcej 9. A to jest ograniczenie do 999, czy tu można właśnie mieć nawet 1000? Nie pamiętam, wiesz? No to by było fajnie, gdybyśmy tutaj sprawdzili to. Sprawdzam jak, dosłownie. Pytanie, czy mi się to uda. Jakieś Minecrafty za mną łapą. No. Jestem poprawnie polityczny, spokojnie. No, spokojnie. To jest full gameplay 2020, proszę państwa. O, jakość 8K tego w ogóle nawet nie... Z tego nawet PS5 nie będzie mogło spokojnie imitować. A wiecie, co jest z tym wszystkim najlepsze? Że on nawet nie musi nic się bawić w żaden montaż, bo ja się będę bawił w montaż u siebie. No, ja już jestem tam z tym synem i no łatwiej. No bo wiecie, on już tak długo na YouTubie jest, że teraz to ja jestem jego, kurde, montażystą. Ja nie, będę... po prostu zatrudniłem, wiecie, za suchą kromkę chleba. Dokładnie. Nie, za butelkę Coca-Coli dzisiaj dostałem, więc no, to jest wynagrodze- moja wypłata. Wynagrodzenie dostałeś tam, wiesz, zapomoga to była. Tak. 563, dobrze. Pierścieni czerwonych to tu w sumie nie ma co zbierać. O ty gnoju! Yeah. Mój misterny plan. I teraz będzie ranga B jak... Nie, będzie ranga F, fuck. Będzie ranga fuck. Będzie ranga P+. Plus. Niepoprawny politycznie plus. No dobra, no... to pierwsza litera z alfabetu, nie? Tak. O, Luminous Forest bardzo dobry. Ten świecący. Dawaj, Luminous Forest, etap 8, Mystic Jungle. Etap ciemny. Jak średni wiec. Etap średni... Średni? Średni w średnim. Pamiętajcie, ringi 30. Czas
Około tyle sekund, że nie można zapamiętać. A punktacji to nawet ciężko zapamiętać, bo jest to tak mało. Bo jest tak mało i w ogóle to jest edycja punktów lepsza. Dokładnie tak. Nie można mieć więcej, bo wyobrazi samego prezydenta. Doprawdy? No, można spróbować ponownie, można. Można spróbować. Jak najbardziej. Jeszcze jak? Tak się to miało skończyć. Dziecko drogie. O, cheater. Speedrun. Cheater mode. Albo mode. Ła! Oni mnie znienawidzą na internecie, że oszukuję. Oni jak nie potrafią, no dobra, niekoniecznie, ale mogli mnie już trochę nienawidzieć w tamtym momencie. Oj, to... Że oszukałem internet. Tak. Taką metodą. Oszukujesz internet, no oczywiście. Fajnie. To najbardziej znienawidzoną grę niektórych ludzi tutaj przechodzę jak po maśle. No. Tak. Chyba. Może już bardziej nowoczesne granie, a nie tylko 2D. Lubię 2D, ale za dużo tutaj jest tych momentów. No to prawda. To jest akurat prawda. Trochę przybili palówkę. Co tak nisko? Co tak nisko sobie popadłeś? Bo może. Bo lubi. No. Poziom na 2 minuty. Bardzo short. Very short. Bardzo short. Tak zwane Sonic Shorts. Gameplayowe. I tu teraz będzie mega bonusy typu załóż czapkę, zbierz to, zbierz tamto. Jest SOS. SOS, może zrobimy ten SOS. Ale może zanim. Misja codzienna. To jest bardzo trudne zadanie. Jaka? Osłona. Wąsy. No, prawilne wąsy. Ukończ etap. Tak. No to co Nigra mówi, że nie zrobię? Nic nie muszę robić. Tak! Nic! Magia. Ale jak nie muszę sterować? Same no. Pierścień się zbierają. O, jakiś Norbert tutaj ci przeszkadza. Tak, Norbert, jeden z widzów, wie kiedy wpaść. Wie kiedy wpaść. To jest u niego podstawowe. O! Nie tak miało być. Nie tak miało być, ale spróbuj ponownie. Misja... Nie dowiesz się, co będzie potem. Misja porażka! Człowiek porażka. Porażka porażka. Hashtag porażka. Hashtag porażka. Dobra. Ulubiony poziom. Mów ta co chce ta, 1,5 minuty. Tak. Można. Nie wiem czemu, ale ten poziom mi się kojarzy z Gdynią. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Z Rivierą może, co? Nie, w ogóle z całym krajobrazem Gdyni. Może coś w tym jest. Nie, bo jak jechałem do Gdyni któregoś razu, to akurat mi ta muzyczka leciała. Spoko. Może mi się dlatego tak fajnie skojarzyła i teraz bomby. Uwaga, jedyny trik, cały czas na dół. Przynajmniej z tego co dobrze pamiętam. No, widzicie? Coś jednak pamiętam. Coś jednak pamiętasz. I wiecie jaka tu jest wada? Nie ma driftu. Musisz sobie zwolnić. I dopiero jakiś kozak w ogóle próbował z przyspieszeniem skręcić, no ale mi się nie pamięta. Bardzo dobrze. Spróbuj ponownie. Dobra, takie przesuwajce.
Nigdy nie lubiłem tych księżycowych, bo mi zawsze się nie udawało. Odliczające są mega łatwe, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, bo nie chcę. Nie są łatwe, bo nie chcę. Tak. No, nie są łatwe, bo nie chcę i to jest proste. Powiem ci szczerze, Michał, że za tobą fajna jest cebula i cytryna. A nie. No tam, ta naklejka taka. A, to jest pomidor i cytryna. Aha! Generalnie z wolnym. Te naklejki z czasów prehistorycznych. A ja tutaj, że to ten, cebula i te... To cytryna jest. Cebula i pomidor? No ta. Spróbuj ponownie. Poziom. Ja myślę, że ty lubisz ten znak. Spróbuj ponownie. Ja myślę, że ty... Chyba tak. To mi się śnił w ogóle dzisiaj ten komunikat, że jednak gra chciała, żebym jednak w to zagrał. Przy tobie, żeby się kompromitować. Tak. To jest na takiej zasadzie, że dzisiaj sobie przyśniło ci się? Do tej gry walę gruchę, a jutro będę ją nienawidzieć. O nie. Nie, to jest na takiej zasadzie, że ty sobie wstajesz, wiesz, rano, jeszcze taki zaspany jesteś, idziesz do toalety, spłuczka się zacięła i spróbuj ponownie. No, na takiej zasadzie. Ten ekran, mówię ci, będzie cię prześladował. Trudno. Jak dostaniesz nawet jakieś, nie wiem, rozliczenie z rachunkami przykładowo za prąd, to będzie też znowu spróbuj ponownie. Spróbuj ponownie, bo ci się nie uda rozliczyć rachunków. Jak to tak? Nie umiesz rozliczyć rachunków? Spróbuj ponownie? Coś w stronę jest tutaj nie tak, nie? No tak. No, coś normalnie tutaj trzeba ci wyryć, wiesz, głowę. No. Tam wsadzić kartkę z napisem spróbuj ponownie. Nie, ale to jest autentyk. Tak. To jest autentyk. Ćpaj sport. O kurde, ty 12 minut. Najkrótszy level świata. Mortar Canyon. Nie trzeba tutaj nic robić. No tak, nie trzeba. Do przodu tylko i kwadrat. No dobra, coś się robi, ale... Jakieś tam skróty pewnie pamiętam. Co mi tak gałka leci? Twoje paluszki się zmęczyły. Co on zrobił? Albo inaczej, to ja zrobię. Spróbuj ponownie. Nie trzeba naprawdę nic zrobić, chyba że przegrywać. Spróbuj ponownie, nie przegrywać. Spróbuj ponownie. Trzeba ci prosto. Nie cuduj, Michał. Nie cuduj. No właśnie, nie cuduj, Michał. Nie cuduj. Bo cię jeszcze sprawdzę. Tak. Ej, i teraz zrobić taką przeróbkę, nie? Że ty przykładowo siedzisz i grasz, nie? I zamiast tego Sonica Forces, to wyciąć tak kadr, jak ty siedzisz i grasz i oglądasz siebie, jak grasz, nie? I tak byłoby, że Michał ogląda Michała, który ogląda Michała, który ogląda Michała, nie? Popieram. Albo nagrać w drugą stronę, właśnie ciebie. Jak ty oglądasz siebie, jak ty wtedy grałeś tam w coś tam. O, się można być super. No. Można. Oczywiście, że tak. Jakiś pomysł dalej? Już by się program skończył. Epizod Shadow. Oh no. Epizod Shadow. A z SOS znowu? Co ode mnie? W ogóle widać, no. A wcześniej nie było czegoś takiego, że był komunikat, co tam było w tym SOS-ie? Było coś, nie? Już no. Tutaj. Pozmieniaj. Znowu to! Null Space. Awatarem, czy? Jakimś awatarem teraz. Tylko awatarem. Jakimś randomowym. No, wiedziałem, że jakiś randomowy. Te randomowe awatary niektóre są bekowe, nie? Można się napić, no. Z tego momentu to naprawdę można się napić. Patrzcie, ile punktów. Tak się... Jakbyś chciał, to byś sobie nawet mógł ziemniaki oddać do tego czasu. No ba. Zapadzisz herbatkę. O. Musimy się napić. O, i już jadę. To mi się podoba.
Tak, oczywiście. Nawet loadingi nie są wcale takie straszne, bo pewnie sobie mogę tam wiesz. No. Jak się tu kurde robiło, to... Brawo, misja porażka. Jak się robiło, przejścia przez pierścienie, jak się to robi? Powinienem wiedzieć takie rzeczy. Oj, powinieneś. A, niech to zwraca na takie rzeczy uwagę. Już jakieś otrzazy. No, spróbuj. Piękna muzyka. Depression. O, A. Widzę. Wszędzie pewnie A zrobiłeś, co nie? Pixel już miałby powód to odejść. No, Pixel miałby powód. Ty jest Pixel! O, patrzcie, aż tak przybliżymy. Aż przybliżę. No, poka. Aż muszę ten... Pol Pixel. Minuta 18, mamy challenge. Już nie, nie przesadzajmy z tą czernią. Kurde, wszędzie tak pieniądze. W końcu Shadow, nie? No patrz, ponurak. Bardzo edgy, bardzo taki przykozaczony, mroczny. Edgy Lord. No, przynajmniej mogłem sobie skrócić drogę, ale mi się nie udało. Mogłeś, mogłeś. Tak, jasne, oszust. Nie kumam tych numerycznych pierścieni do dzisiaj. Nie rozumiem, bo ja tam niby słyszałem, że one niby działają na takiej zasadzie, że trzeba od jedynki do piątki zbierać po kolei. Ale tutaj ciężko jest zrobić tak, no bo jedynka jest u góry, to trzeba platformować dużo. Ej, tak w trójkę od razu trafisz. Na przykład, nie, jakbyś chciał nawet dokładnie tamten twój żądany, to nie. Nie wiem jak ty to zrobiłeś, Pixel, ale u mnie masz zdziwienie razy 600, 500. Nie wiem. B. 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 Budynek mega. Wirtualne. To jest w ogóle zryty level. To jest w ogóle zryty level kompletnie. Do reszty zryty level. Naprawdę. Fajna muzyka, fajnie. Tak jakby podmieniona trochę remix, ale no. Sam sens tego poziomu jest dla mnie dziki. No ta. Świetnie, ale nie przegrałem. Ostatecznie. I to czekanie, jak ja tego nie lubię. A niby te... Kurde, gra nastawiona na szybkość, a tu trzeba czekać. No i to najbardziej w historii Shadowa, nie? Tak. W Soniku tego tak nie ma. Sonic jest spoko. Była bardzo wymowna miniaturka. I skok był bardzo wymowny. Alkoholowe... Zobaczmy, zróbmy przybliżenie, zobaczmy jak wyglądają te czasy. ABC, no. Można porównać. CBA. CBA. GBA. Zobaczmy tutaj, jaki czas Pixel miał. Oszust. No, oszust. Minutę. Definitywny oszust. Oszust? Tak, minuta 11. Kompletny oszust. No, Damian już nawet nie jest takim oszustem. Pixel oszust, o nie, drama będzie zaraz. To będzie drama zaraz. Nie ma mojego wyniku. Pokażmy, zobaczmy ten jego czas. Minuta 8. Jak on to zrobił? Nie wiem. I też mnie tu nie ma. Nawet nie ma mnie poniżej. LOL. Smuteczek się włączył, ale spróbuję. Pamiętam. Zresztą ten poziom też był kijowy, ale tamten był straszny. Ten chyba jest mniej kijowy. No tak, no pokaz na buty musi być na szadelskim. White Jungle! Biała dżungla, co jest bardzo ciekawą sprawą, to, że poziom nazywa się Mystic Jungle, a soundtrack to remix White Jungle. Bez kitu. Co tutaj trzeba zrobić, żeby mieć rangę A albo S? Być Pixelem. Być Pixelem, po prostu tak trzeba zrobić. Coś mi się zdaje. Nie spadać po prostu. Chyba.
Ole skrót! O! Ale! Get wrecked! Ale cheat! Cheat a la Michał. De la Subsk. Aka Subs. Apa Subskin. No! Podobny wynik do Pixela, ale niekoniecznie. Ale chyba ranga godna chwały i czci. No, nie zupełnie. Ranga B. I teraz zobaczymy, czy wynik się zupdate'uje. Bo jak nie, to będę płakał. Płakał 100 lat będę. W ogóle ci cheaterze na świecie, ja nie wiem, jak oni co zrobili. 49 sekund. Nie, i tak na tym wyniku widać, że Pixel to jest cheater. Także Pixel, pozdrawiam cheaterstwo. No i nie ma mojego wyniku. O nie. Może on się update'uje w momencie, kiedy ten, minie jakiś czas. Przynajmniej tak się orientuje. Na chwilę obecną nie ma. Na chwilę obecną nie ma i obrałem się na Shodeva. W sensie. Tak w sumie wracając, bo już będę powoli niestety wracał do Gdyni, ale stwierdziłem, że wrócę i tutaj pokażę wam ten widok. Tak. Piękny widok, co nie? Rzeka Słupia. No. Swoją drogą troszkę wyższy poziom wody ma, ale nie ma stanu krytycznego jeszcze. Tak jest. Bardzo ładny widok, uważam. No i starostwo powiatowe przede wszystkim. O, właśnie, właśnie. To trzeba, nie? Dokładnie tak. No. Co byś od siebie dodał za komentarz jeszcze? Za ten dzień? Tak. Za ten dzień? No w sumie, no co, Michał jak Michał, jeżeli ma to samo imię, no to musi być tak samo szalony. Tak. Może niekoniecznie to samo imię, ale jest po prostu bardzo w porządku gościem. O. Można z nim o wszystkim pogadać. Czuję się jak normalnie prawie z bratem. Prawie. O. No brata nie ma. Miło. Ale powiedzmy, że no, dla mnie każdy znajomy to brat. No. Mógłbym mieć wiele braci. No i co? Czas spędzony fajnie. Nogi trochę w dupę włażą, ale to był, wiecie, inny dzień. Na pewno inny dzień niż każdy tam mój, wasz, nie wiem, Michała, kogokolwiek. No i no. Fajnie, no po prostu czas fajnie spędzony, tak jak nawet można powiedzieć, że z dawnymi znajomymi. No. Na takiej zasadzie, nie? Powiem tak, wyjąłeś mi to prosto z ust, tak? Bo w sumie chciałem to samo powiedzieć. Mega pozytywna osoba z ciebie. No, ty również. No. Trzeba mega fajnie spędzony czas i liczę na powtórkę. Musi być powtórka koniecznie. Nie wiem jeszcze kiedy, zobaczymy, jak to u mnie się to wszystko poukłada, ale no. Na pewno Gdynia. Gdynia szeroką drogą się otwiera dla mnie i dla Basi. I oczywiście Słupsk, jak któregoś razu znowu wpadnę. A to z miłą chęcią. Blisko mam, tak więc wiesz. 100 km różnicy prawie nie robi. Dokładnie tak. Tak więc chcąc nie chcąc, to jest podsumowanie tego filmiku. Pewnie tam coś jeszcze od siebie, jak już wrócę do domu, nagram, ale myślę, że może ten filmik tak fajnie podsumować. Tak, jak najbardziej. Bardzo fajna wizyta, polecam. Polecam się spotykać, naprawdę. Dokładnie tak. Polecam. Pozdrawiamy was i wbijajcie też do Michała na kanał. No i do Michała. Dokładnie. Do na razie. Na razie.